22 września do grudziąckiego szpitala przybyła 10-osobowa delegacja lekarzy z Chin. Przez 3 tygodnie goście przebywali na kilku szpitalnych oddziałach, m.in. rehabilitacji, kardiologii, neurochirurgii i ortopedii, gdzie podzielili się doświadczeniem z naszymi lekarzami. Dzisiaj odbyła się konferencja, na której podsumowano wizytę. Goście nasi już pochwalili tutaj przygotowanie tej wizyty, ale to, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to postaraliśmy się wspólnie dojść do takiego porozumienia, żebyśmy zaradzili z tym bólem przewlekłym u pacjentów. Jest bardzo dużo pacjentów, którzy cierpią na przewlekły ból, muszą łykać bardzo dużo tabletek przeciwbólowych. W chińskiej medycynie spożywanie silnych leków przeciwbólowych nie jest konieczne, wręcz przeciwnie. Uzupełnienie tą medycyną, akupunkturą, masażem, czy po prostu jeszcze innymi metodami, jak były już rezultaty i są rezultaty widoczne, jest wspaniała. Wizyta lekarzy przeznaczona była przede wszystkim dla osób, które cierpią na bóle przewlekłe. Ja myślę, że ta cała współpraca jest dedykowana również tylko i wyłącznie pacjentom, którzy mają przewlekły ból. Myślę, że to chcemy stworzyć jak najszybciej, żeby po prostu tym pacjentom ulżyć. Lekarze są zadowoleni z pobytu w Polsce oraz cieszą się, że mogli promować tradycyjną chińską medycynę. Przez ten krótki czas wszyscy pacjenci, z którymi spotkaliśmy się, zaczęli zdawać sobie sprawę, jak skuteczne są nasze metody leczenia. Zachodnia medycyna jest skuteczna, ale chińska również. Najważniejsze jest dla nas dobro pacjenta, a przede wszystkim efekty końcowe. Na spotkaniu padło stwierdzenie, iż medycyna nie zna granic. Przewlekłe bóle często wiążą się z długotrwałym braniem leków, co może prowadzić do powstania kolejnych chorób. Jest to zatem pewnego rodzaju zagrożenie, które nie występuje w chińskiej metodzie leczenia. Poza leczeniem i pobytem w szpitalu, chińscy lekarze poznali także nasze miasto, które bardzo im się spodobało. W przyszłym roku najprawdopodobniej Chiny odwiedzą grudziąccy lekarze.